Policja z Gliwic uważa, że drzewa przy drodze między Gliwicami a Żernicą powinny zostać wycięte. I nie chodzi o kilka roślin, a ponad setkę. Powód – tragiczny wypadek, który miał miejsce w Sylwestra. Sprawa budzi ogromne kontrowersje. Paweł Jędrusik. Chodzi o ulicę Gliwicką. Między Gliwicami a Żernicą to tu w minionego Sylwestra doszło do wypadku, w którym zginęły 3 osoby. Tam zbyt dużo wypadków właśnie dzieje się z uwagi na to, że w skrajni drogi, wąskiej drogi dwukierunkowej po prostu kierowcy czasami przekraczają prędkość, czasami popełniają jakiś błąd. Ta droga tych błędów nie wybacza, bo każde uderzenie w drzewo wyobrażamy sobie, czym się kończy. I policja wylicza, że w ciągu 5 lat doszło tam do 6 wypadków i wielu kolizji. Zdaniem sołtysa Żernicy takie działanie nie jest potrzebne. Ja sądzę o tym, mogę to zostać. Bo to, aby nie jedzie żadne szybko, no, jak jadą autobusy, mijają się, zwolniają. A jak to wytniemy, no to będą... Droga jest prosto i nie ma o czym gadać. Będzie jeszcze więcej wypadków. W walkę o ochronę drzew zaangażowali się mieszkańcy. Katarzyna Pełka-Bura zbiera w internecie podpisy w tej sprawie. Tylko do południa podpisało się pod nią ponad 1000 osób. Jestem pozytywnie zaskoczona reakcją ludzi, w tym mieszkańców powiatu gliwickiego, że tak dużo osób popiera mój wniosek o ochronę tych drzew, bo tak naprawdę drzewa nie są niczemu winne. Tak? No, oczywiście wypadek się wydarzył. Natomiast no, jestem przekonana, że jakby można wypracować jakieś optymalne rozwiązanie, które z jednej strony przyczynią się do wzmożenia bezpieczeństwa na tej trasie. Na razie jednak nie wiadomo, czy do wycięcia drzew dojdzie. Tą sprawą ma się zająć gmina Pilchowice, ale najpierw trzeba ustalić, czy drzewa nie znajdują się na przykład na prywatnych działkach.